Dzień dobry, witam serdecznie. Znowu zrobiłem ten ruch, a już go będę robił zawsze. Cześć, Sawik. Cześć Maku, hej. Słuchajcie, witamy serdecznie. Kolejny czwarty odcinek Szumu. Dzisiaj będzie dynamicznie, bo już na tutaj backstage'u wcześniej już wiemy, że chłopaki są pełni werwy i pełni walki, więc będzie ciekawie. Sawik jest trochę przeziębiony. Sawik, dotrwasz do końca programu? Też mam taką nadzieję. A propos chłopaków i ich dynamiki, przed chwilą, przed wejściem na wizję, pokazała nam się plansza zapowiadająca program, na którym są zdjęcia naszych gości i tam już widać nawet po samych minach na ich twarzach, że dzisiaj będzie ogień w programie. Słuchajcie, to dzisiaj w programie mamy trójkę gości, zaraz ich przedstawimy. Mamy oczywiście quiz w trzech częściach. Quiz ostatnio był mega trudny, tam jakieś minusowe punkty były, w ogóle jakaś walka o przeżycie, ale się udało. Natomiast quiz zbiera dobre recenzje. Powtarzamy, że wciąż możecie w nim uczestniczyć, wysyłając do nas swoje pytania, ale o tym będziemy jeszcze wam przypominać. Około 30 minut, taki jest plan. Jeszcze nigdy nam się nie udało go zrealizować, zawsze było więcej. Przepraszamy, ale dlatego nie przedłużamy i będziemy witać naszych gości. Słuchajcie, ja ich już powoli włączam z mikrofonami. Nie odpowiadam za to, co mówią. Trudno, niech się dzieje wola nieba. Witamy na ekranie. Maciek Sapiejka, Pogoń Szczecin. Cześć Maciek. Cześć, cześć. Krzysztof Żyłdziewicz, Jacht Klub Polski Szczecin. Cześć, cześć. O. I Filip Florek, UKS Żeglarz Wrocław. Siemanko. Dzisiaj wyjątkowo w koszulce. Normalnie bez koszulki występuje. Ja myślę, że gościnnie jeszcze jakieś dzieci w tle występują, tak coś słyszę, tak mi się wydaje. Kolejne pokolenie żeglarzy ligowych. Moje słychać? Jestem bezdzietny. Twoje słychać, ktoś ma dobry mikrofon. Ja też nic nie wiem. Dobra, to moje? Takie są efekty. Słuchajcie, jedziemy. Słuchajcie, plan jest taki, że mówię, w pierwszej części porozmawiamy chwilkę o tym, co się u was zdarzyło w zimie, jak spędziliście zimę, jakie zmiany w składach, jakie transfery. Zacznijmy wyjątkowo od Filipa Florka. No to zimę spędziliśmy fizycznie, czyli każdy uprawia sporty, żeby nie być grubym po prostu wchodząc do sezonu. No ja biegam, chodzę na siłkę i na rowerki jeszcze, więc jestem w turboformie, takiego brzucha jeszcze nigdy nie miałem. A co do składu, no to jest podobny, w sensie z przodu jest Karol Wojda, czyli to jest identyko co było. Od żagli przednich mamy Mateusza Jadczaka, czyli to samo co w zeszłym sezonie. Na grocie mamy Michała Skrzypkiewicza, co w sumie też było w zeszłym roku, ale nie podczas wszystkich regat. No i jako zapas, albo w sensie osoba, która też jest w sensie w stanie, no w sensie też jest dobrym żeglarzem, Piotr Szlachcic, jeżeli Michał nie będzie mógł po prostu wystąpić. A na sterze dalej ja. I oto. Filip, czy to oznacza, że jesteście po zeszłym sezonie zadowoleni ze swojego składu, nie tylko ze składu, z wyniku i z tego, jak żeglowaliście, że żadnych zmian? Czy jest jakiś inny powód, że po prostu, nie wiem, lubicie się, jesteście kumplami i dlatego tak żeglujecie? Rozumiem, czyli że... Czyli na pewno się lubi... Sorry. No na pewno się lubimy, to jest jedno. I poza tym, szczerze mówiąc, poza drugimi regatami wydaje mi się, że dobrze żeglowaliśmy, jakby, więc no te ostatnie regaty w Trzebie, że zaczęliśmy od trzech ostatnich miejsc, więc to, że skończyliśmy ósmi, potem i tak będąc ostatni raz przez złapanie jakichś glonów, to raczej, no raczej myślę, że tam pływaliśmy faktycznie najlepiej, poza możemy tymi wpadkami na początku dziwnymi. Czyli znamy się, jesteśmy obcykani i się lubimy, więc jakby wydaje mi się, że mam niewykorzystany potencjał z poprzedniego sezonu. Czyli UKS Wrocław stawia na doświadczenie i zgranie, na stały skład. Ja myślę, że to jest mega ważne i istotne, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe. Także zapowiada się chyba dobry sezon. Krzysiek, teraz ty. U was chyba no, dużo się działo przez zimę. Rozmawialiśmy już na początku z Agnieszką, wielki transfer do was, tak? Ale opowiedz, jak to wewnątrz wyglądało w tym starym teamie, co się działo zimą i jak te zmiany wyglądały. No duże pieniądze, nie? No, zrobiliśmy zrzutkę, nie było łatwo, ale no jakoś osiągniemy, nie? Jest trochę kryzys, ale jakoś tam pocięliśmy budżety, więc Agnieszka to uczyła do nas. W zimę dużo nart. Także w jakimś stopniu to też na formę wpływa. Kolega tutaj niżej miał dołączyć, ale z jakichś dziwnych powodów nie chciał. Mówimy kolega Maku, więc to jest trochę przykre. A samo żeglarstwo. Mówisz o nartach czy o pływaniu? Bo nie wiem. O nartach. Nie, o pływaniu to już. To już nie, to już. Nie, ale na ciebie to teraz w ogóle pływać, nie jest. Wiesz. No, ja czekam na kategorię 50+. Instytucje. RS 50+. A, no okej.
Żeglarsko, no wiesz co, no troszkę sobie tam teorii pogadaliśmy. No dobra, dobra, Krzysiu, bo to tak... Przygotowaliśmy się mentalnie, teoretycznie. Tak fajnie mówisz, ale powiedz mi, słuchaj, Agnieszka wchodzi, to ktoś musi zejść. Kto schodzi? To zależy, kto mniej dał. Znaczy, tak, no. Czego? Pierwszą imprezę jedziemy... Między. Pierwszą imprezę jedziemy chyba bez żubra. A macie tylu sponsorów, to was jakby problem budżetowy macie? Tak przybija to z twojej wypowiedzi. Macie cały zestaw, i kapa Szczecin, dwa jachty, motorówki, BMW, PKO Leasing, bajgle, nie bajgle, no cudawianki, Marina Developer. Pytasz, jakbyś nas nie znał, no. Jakbyś nas nie znał, no. Lubimy wydawać, no to wszystko kosztuje, no wiesz. Apartamenty, motorówki, imprezy, na które jesteś zaproszony i dobrze się bawisz, no to wszystko kosztuje. No i widzisz, no i jeszcze Agnieszka, no to jest, wiesz, to jest kupa siana. A tak na poważnie odnośnie składów, to też to by jeszcze nie wiemy do końca, jak to będzie, kto kiedy dokładnie, to jest złe pytanie do mnie, to najlepsze pytanie do Patryka, czy do Agnieszki, ja tutaj kupuję wam. Ale będziemy się na pewno zmieniać, przez część sezonu będzie Agnieszka na sterze, trochę będzie Patryk na sterze, ja na pewno nie będę na sterze, Maciej też nie będzie na sterze, Jut też nie będzie na sterze. To takie są założenia. Może jeszcze ktoś dołączy, zobaczymy, jak ten w sezonie będzie to wszystko wyglądać. Także troszkę czy będziecie zapytanie przed nami też jeszcze. Czy będziecie decydowali na bieżąco, patrząc na przykład na warunki pogodowe, jakie mają być na danych imprezach? No bo jesteście, nie ukrywajmy, jedną z najcięższych załóg w stawce. Agnieszka mocno odchudza ten skład. Czy to będzie jeden z czynników, czy raczej macie stały podział już wyznaczony na poszczególne imprezy? No raczej stały podział. Raczej stały podział, takie chęci, żeby pojechać i siedzieć przez cały weekend, a nie pływać, bo akurat się nie w tą pogodę trafi, to raczej staramy się tego nie robić. Jest to na pewno jakiś procent, że wiesz, jakby losowości, ale zobaczymy. No, jesteśmy optymistami. Dobrze. Super. Maciek. No na pewno nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o wasz team, to wiele osób wskazuje was tutaj w roli faworyta tegorocznej ligi. No z takimi zmianami i już z takim podejściem, ilością treningów, jakie zrobiliście, przygotowań, no nie da się ukryć, że na pewno do tych faworytów będziecie należeli. Także fajnie, że kolejne wzmocnienia i że kolejny mocny team w lidze. A czyli uważasz, że w tamtym sezonie nie byliśmy mocni? Kolejny oj tam wyniki. Jesteśmy w tym sezonie. Czas na Maćka Sapiejkę. Co słychać w Pogoni Szczecin? Bo chyba u was też trochę rotacja zmian. Kto w końcu płynie, bo były sprzeczne zeznania, czy płynie Szymik, czy płynie Tadek Kubiak. Jak to wygląda u was, chłopaki? Nie, no to płynie Tadziu oczywiście na sterze. Bez dwóch zdań. Jeden z najlepszych sterników u nas w lidze według mnie. Także Tadziu zostaje trzon zespołu. No i oczywiście Czajnik, nie? Który też jest trzonem zespołu, sponsorem głównym. Także Czajnikowi bardzo dziękujemy. Z nowych postaci będzie Guciu, Dominik Janowczyk. On akurat będzie się zmieniał z Krewcikiem, bo Krewcik pracuje też w kitesurfingu, także często wyjeżdża. Więc oni będą na zmianę, myślę, no i ja na grocie. Także skład podobny, plus jeszcze właśnie Guciu. A i na regaty, takie jak się zdarzą, że nie będzie mógł już nikt z tej dwójki wystartować, to pojawi się jeszcze Kacper Stachura. To jest taki kitesurfer, windsurfer trochę, właściciel Undy, pewnie niektórzy kojarzą firmę Unda, w Gdyni się mieści, naprawiają pianki, Unda Service, także też polecam od razu. Maciek, ja trochę zadam ci pytanie niewygodne, myślę, bo rozmawiamy o przygotowaniach, o zimie, o składzie. Mieliście szansę wystartowania w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Nie doszło do tego startu. Czemu? Co się wydarzyło? No, oczywiście chcieliśmy w nim wystartować, no ale niestety ciężko było nam zebrać pieniądze. Ciężko ze sponsorami. Klub się mieści w Szczecinie, także jako Pogoń Szczecin pływamy. Nie bardzo mogłem też pomóc chłopakom, przyznaję się, że no, to był główny powód, nie? Bo naprawdę aspiracje mamy do tego, żeby wygrywać takie, no może nie Liga Mistrzów, ale każde zawody, na jakich startujemy, nie? Chcemy się ścigać. Sprawia nam to dużo fanów.
Czyli rozumiem, że przyszłościowo nie skreślacie Ligi Mistrzów, dalej macie ją w planie, gdzieś tam Nie, jak się wszystko poskłada. tak, tak. Mam nadzieję, że skupimy się w tym roku bardziej też na lidze i że osiągniemy trochę lepsze wyniki niż w zeszłym sezonie. No tak, nie da się ukryć, że wszystkie trzy teamy tutaj siedzące to są teamy górnej tabeli Polskiej Ligi Żeglarskiej, trzy mocne teamy. Akurat tak się złożyło, że Szumy w tym roku dzielimy terytorialnie. Reprezentujecie zachód Polski, dwa teamy ze Szczecina, jeden z Wrocławia, ale też reprezentujecie górną tabelkę Polskiej Ligi Żeglarskiej, także słychać już po was, że każdy zapowiada tutaj walkę o najwyższe cele. Maćku, skończyliśmy pierwszą część, chyba czas przejść do naszej zabawy. Tak, słuchajcie, mamy czas na quiz. Zasady quizu są proste, słyszycie pytania. Kto zna odpowiedź, zgłasza się kodem swojego zespołu, czyli POK, IKS czy tam Wrocław. Kto pierwszy zgłosi ten prawo odpowiedzi, nie trzeba czekać do końca pytania, ponieważ można podjąć to ryzyko i odpowiedzieć w ciemno. Jak się odpowiedź źle, dostaje się minus jeden punkt. Jak się odpowie dobrze, dostaje się punkt. Telefon do przyjaciela. Telefon przyjaciela nie ma. No właśnie. Ale wprowadzimy. Nie ma. Proszę wyłączyć tryb samolotowy, proszę wyłączyć. Czas na odpowiedź jest około 5 sekund. Słuchajcie, będziemy odliczać, więc nie ma czasu na sprawdzanie w internecie, tak jak to robił ostatnio jeden z kolegów. Więc nie sprawdzamy. O to, obóz. Wszystko jasne? Słuchajcie, jak się nazywa? Jak się nazywa? Oczywiście. Co? Kolega, który sprawdza. W internecie. Słuchajcie, biorę na siebie jakość pytań w tym quizie od początku, ja je wymyślam. Muszę przyznać, że dzisiejsze są trudne. Dzisiejsze pytania są trudne. Nie, to zmień na te łatwe. Aczkolwiek zawsze zaczynamy od najprostszych i idziemy w górę. Dobra, pierwsze mamy trzy kategorie. Pierwsza z nich to jest ogólna wiedza żeglarska. No dobra, uwaga, czytam pierwsze pytanie. Jak nazywa się urządzenie na jachcie morskim, którego używa się podczas konieczności opuszczenia pokładu? IKS. Wrocław. Tratwa ratunkowa. Tratwa. Pierwszy był Szczecin, jeden punkt. Pierwszy był Szczecin. Nie odpowiadajcie, dopóki my nie potwierdzimy, kto jest pierwszy, jeżeli się w równym momencie zgłaszacie, tak? Dobrze. Dobra, pytanie drugie. Trudne, uwaga. Wymień minimum trzy z podstawowych typów ożaglowania jachtowego. Typy żagli czy ożaglowania? Ożaglowania. Na florka? Na florka. No, słuchajcie, pięć. Kto się zgłasza? Pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden. Maku, poczekaj, zanim odpowiesz, na jakim ożaglowaniu żeglujemy w Polskiej Lidze Żeglarskiej? Sportowym. Najlepszym. Panowie, podstawy, musicie wrócić chyba do przedszkola żeglarskiego. Na slupach pływamy, na slupach. Jeden żagiel przymocowany do masztu, drugi do sztagu, to jest ożaglowanie slup. A mamy jeszcze kuter, yol, catch, schooner. Brygantyna, bryk, barkentyna, bark i fregata. Tyle mamy typów ożaglowania, wystarczyło wymienić trzy. Tym razem bez punktu. Pytanie trzecie. Nie mogło być na przykład pytanie typu na przykład trzy najlepsze kluby w sobocie, to łatwiej by było nam. Ale to nie w tej kategorii, poczekaj, będzie w tej ostatniej. Okej. To jedziemy. No. To przejdźmy od razu. Tutaj. Pytanie trzecie. Uwaga. Jak nazywa się graficzny schemat rozkład wiatrów, używany również na tarczach kompasów magnetycznych? Wrocław. Filip. Róża wiatrów, tak jest. Punkt dla Wrocławia. Słuchajcie, pierwsza runda za nami. 1-1 Wrocław i Szczecin. Pogoń Szczecin na razie bez punktu, ale myślę, że Maciek zaatakuje z drugiej linii. Słuchajcie, Maciek, druga runda pytań. Musisz Pogoń mówić. Pogoń, tak. Jest Pogoń. Dobra. I co? Nie Arka. Problem Arka. Dobrze, słuchajcie, no zaczniemy teraz wyjątkowo od Maćka, bo czeka najdłużej. Plany startowe w tym roku. Rozumiemy, że Polska Liga, ale czy coś poza pierwszą ligą jeszcze planujecie w tym roku? Jakie macie kalendarz? No właśnie, jesteśmy przededniu w zasadzie pierwszego RS Cupu w Szczecinie. Już sobota, niedziela, od piątku w zasadzie treningi.
Czy w tej imprezie ktoś, ja już tak ogólne pytanie do wszystkich zadaję, czy ktoś z Was planuje starty w tej imprezie? Wracamy do Maćka, a potem też chłopacy opowiedzą. No z tego co mi wiadomo, to właśnie Tadziu chciał wystartować w tej imprezie, niestety już chyba nie było miejsc. Coś takiego mi przekazywał, nie wiem czy to jest prawda czy nie. Aczkolwiek coś tam mówił, że jesteśmy na jakiejś liście rezerwowej, nie wiem czy to akurat w Dementuję, tych regatach. dementuję. A na jakiejś liście rezerwowej byliśmy? Coś tam, Szukałem coś dla was było, łódki, jakieś takie miałem dla was łódkę nawet, ale Tadzio powiedział, że jednak nie da rady, więc dementuję tą informację. Rezygnacja była po waszej stronie. No bo okej. Bo Tadziu teraz na skampie jest, nie? Stąd też go nie ma, zastępuje go. No mam nadzieję, że w jakichś regatach Pucharu Polski wystartujemy. Ciężko mi powiedzieć w tym momencie, ale no, chcieliśmy wystartować. Takie były założenia przed sezonem. To są A czy pytania jakieś do inne przyszłości. plany? Inne plany? No to każdy trenuje na pewno na tych łódkach, na których tam coś z nimi ma związanego. Wiem, że Czajnik chce wystartować w Pucharze Ameryki na tych starszych łódkach, oldtimerach jakiś, nie wiem, chyba drewniany, tak? Coś też słyszałem. Na dwunastkach tak zwanych, dwunastkach w Danii są takie regaty. No, czy można zadawać pytania do współuczestniczących, czy to jest zabronione? Zadawaj, tak? Zadawaj. Bo wczoraj albo dzisiaj została opublikowana oficjalna lista startowa na RSK Szczecin i widzę tam Sejk Pogoń Szczecin. Nie wiem, czy to ten sam Sejk Pogoń Szczecin, co ty Maciej reprezentujesz. Domyślam się, że tak, bo rozmawiałem z waszym dziobowym i wydaje się podobny. Tylko, że na sterze Szymon S. Szymik. Takie. A, okej. Takie plotek.pl, fotka i Instagram czy, donoszą. Czyżbyśmy mieli pierwszy team, który wie, co się dzieje w jego składzie, w jego wnętrzu, w jego gronie? No proszę. No, ja możliwe, Macieka, może. Macieka, ty jesteś. Nie zdradzili mi chłopak. Tego to też nie wiem, w tym może. Roku? Może w takim razie w innym składzie będzie Pogoń Szczecin startowała. Nie wiem. Nie, słuchajcie, rozwiewałem wątpliwości. Ja akurat miałem okazję z Szymonem Szymikiem rozmawiać i to nie ma nic wspólnego z Pogonią Ligową. To jest jakaś tam inicjatywa trochę szersza między Czajnikiem a Szymonem, zupełnie niezależna od ligi, także pewnie z tego to wynika. Skoro Tadziu nie mógł wystartować, to pewnie stąd taka, a nie inna obecność Szymona na tych regatach. Tak naprawdę są dwie sekcje, sekcja amatorska i zawodowa. Amatorska startuje w RSK-ie, a zawodowa startuje w Polskiej Żeglarskiej. Dzięki. Oto będzie afera na pudelku. Krzysztof Żełdziewicz. Pogoń, tak, to ja. Jakub Polski, Szczecin. Wasze plany startowe w tym roku, to. Szybko. RSK Szczecin. Liga. Finały Ligi Mistrzów, gdzie udało się ekipie naszej, nie byłem tam obecny, więc pewnie dlatego udało się zakwalifikować. Co jeszcze? Szczecin Match Race. Tutaj też znak zapytanie w sumie odbita piłeczka do ciebie, Maku. Co tam jeszcze nam zorganizujesz fajnego? Meczowego? Ja już mam dość w tym roku, ja już nie organizuję. Sawik powiedział, że on więcej nie jest w stanie zrobić, ja już dawno jestem za stary, więc musisz się chłopaki starać sami. A, nieprawda. Ja się z meczy wycofałem, Krzysiu, więc chyba kierunek taki jest martwy trochę, wiesz? No wiem. A my cały czas old fashion, nie tylko w barze i ogólnie, no i to jest problem, no te RS-y i tak dalej. No więc będziemy szukać, zobaczymy co się uda. Może Dania, nie wiadomo co z mistrzostwami Europy meczowymi, to też Maku pewnie weźmie więcej niż my. Także no to są nasze plany. Będziemy patrzeć co się będzie działo w sezonie tak naprawdę. Z tego co wiem, jak tam odwołałeś, to mistrzostw Europy w Grecji miały podobno być. Nie będzie, bo się organizator wysypał, więc szukają na gwałt organizatora regat mistrzostw Europy. Zgłosili się również do nas. Powiedziałem, że nie mamy czasu niestety, więc nie wiem, co z tego wyniknie. No to spoko. Natomiast byś zrobił w Szczecinie i to byłaby impreza. Oczywiście. Z Kacperkiem zwodujemy. Tak, tylko brakuje nam regularnie 6 weekendu w każdym miesiącu i byłoby wszystko spoko. Filip Florek. Plany startowe UKS Wrocław. No to przede wszystkim regaty ligowe, w zależności jak się tam dopniemy sponsorowe sytuacje, które nadal dopinamy, to ewentualnie będą 2-3 RSK-y, jeżeli jeszcze dalej będą miejsca, więc to jest kolejna zmienna. I oczywiście jak wystąpi jakaś epidemia wirusa
wśród zawodników ligowych, to startujemy w eliminacjach do Ligi Mistrzów w Sopocie. Bo na razie chyba inni ludzie zajęli miejsca. Bo my niestety mieliśmy 9. miejsce w lidze w zeszłym roku. Ale no i tak w skrócie, no. Przede wszystkim liga, nie? No to jest główny cel, żeby tam no, cisnąć nie? W tej lidze. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy po drugiej rundzie planów startowych, czas na drugą część quizu, potem pogadamy jeszcze trochę o plotkach i innych dywagacjach. Druga część quizu, tym razem ja zacznę. Dobra? Uwaga, teraz będzie wiedza regatowa ogólna, więc absolutnie dyscyplina dla was, skupiamy się i walczymy. Jak nazywa się jedyny polski jacht obecnej edycji regat The Ocean Race? Pogoń. Proszę, Maciek. To jest Sailing Poland, ale teraz się nazywa Wind... Whispers, Wind coś tam, Whispers, nie wiem. Uznajemy, Wind Whisper, dokładnie tak. Uznajemy, tak jest. Sailing Poland. Bardzo za pół punkta, ja bym tam... Nie, nie, decyzja arbitra jest nieodwołalna. Jeden punkt za pogoń. Idą łeb w łeb, idą łeb w łeb, po jednym punkcie. Wyszli z nad linii, są na trasie, jadą do górnego znaku, jedziemy dalej. Uwaga, drugie pytanie z tej kategorii. Kto jest aktualnym mistrzem Europy w klasie DN? Znam narodowa się, to chyba... 5, 3, 4, 2, 1. Koniec czasu. Mamy tylu tych mistrzów, że nie wiadomo, nie można się w tym połapać, w tych DN-ach. Aktualnym mistrzem Europy w tej klasie jest Tomek Zakrzewski. No dobra, słuchajcie. Trzecie pytanie, ostatnie z serii ogólnej wiedzy regatowej brzmi: która polska zawodniczka zdobyła najwięcej medali mistrzostw świata i Europy w klasie Laser Radial, inaczej Ilsa 6. Wrocław. Filip. Agata Barwińska. Też tak myślałem, Filipie, też tak myślałem na początku, ale sprawdzając materiały źródłowe, niestety nie. Więcej medali, bo aż 7, 4 mistrzostw świata. Wszystkie złote, podkreślam. 2 medale złote mistrzostw Europy, 1 brązowy, czyli w sumie 7 medali zdobyła Kasia Szotyńska w Eldeberny. Tak myślałem. W latach 2000-2004 bodajże była 4 razy z rzędu mistrzynią świata w klasie Laser Radio. To może nie będę miał ujemnego, no to też nie była głupia odpowiedź, nie? Sytuacja punktowa, Pogoń 1, IKP 1, Wrocław 0, przed nami jeszcze 3 pytania w ostatniej rundzie, chłopaki, walczymy dalej. Dobra, panowie, ostatnia runda naszych rozmów, żebyśmy się dowiedzieli więcej, co u was jeszcze słychać, a teraz może bardziej nie co u was, tylko chcielibyśmy się trochę powróżyć z fusów, trochę poplotkować, trochę powymyślać może... Jak sądzicie, jak będzie się układała w tym roku tabela ligowa i gdzie wy widzicie swoje miejsce w tej tabeli? Może teraz zaczniemy od Krzysia? Od Krzyśka chyba teraz, tak? Do mnie? No. Wow. Trudne pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym. Tak popularnie to powinienem powiedzieć, że będziemy walczyć o najwyższe cele, więc nas tutaj widzę w topie topów, nie złoto. Ja tak jak sobie ciebie tam 3 razy, to już trochę nudne, ale okej, okay. No i widocznie umiesz pływać. Także... Dzięki. To, Sawik wydaje mi się, że da radę, więc top też gdzieś tam będzie. No Florek też będzie, no bo tak głupio trochę powiedzieć, że nie, tutaj z kolegami siedzimy, piwko pijemy, gadamy. Pogoń, no to kurde, też na pewno medal. Legia Warszawa nie, w tym sezonie. Trzeba troszkę tutaj Kubę poddenerwować, to nie może być. Wojtek Myśliwiec, Alex może coś zawalczy, też jest takie prawdopodobieństwo. No tak na okrągło poszedłem trochę, kto widział, czołówkę. Jak gdybym miał wymieniać kandydatów do tytułu w tym roku, to wymieniłbym jeszcze 2 razy więcej niż ty, więc
Myślę, nie że chcę zabierać jest. Sceny. No. Tak, tak. Jest bardzo mocno. Jest z kogo wybierać. Jest z kogo wybierać na pewno. Maciek. No dobrze, no to drugie takie samo pytanie w sumie do Maćka Sapiejki. Jak wy się widzicie w tym roku? Jak wasze ambicje, jak się czujecie w tej stawce? Bo już doświadczenie macie, opływani jesteście, więc może czas wreszcie na postawienie kropki nad i. No, oczywiście, żebyśmy chcieli. Wydaje mi się, że tak jak już wcześniej wspominałem, Tadziu jest bardzo mocnym sternikiem. Znam go od dzieciaka, także wiem, na co go stać pod względem taktycznym. Na pewno musimy psychicznie trochę spokojniej podejść do zawodów, bo często się paliliśmy, dostawaliśmy jakieś kary, nawet podwójne się zdarzały, także są rzeczy, które trzeba wyeliminować i na pewno będzie lepiej. A co do ekip, które są najmocniejsze, no to pewnie podobnie będzie do zeszłego roku, aczkolwiek no, są też transfery. Ciężko powiedzieć, która z tych drużyn z gorszych trochę lokat wejdzie do góry, ale na pewno dużo ekip walczy o pierwszą trójkę, piątkę. Pokusisz się o jakieś typy, kto będzie w pierwszej trójce i jesteś w stanie to wytypować? Możemy się pobawić w typy. No, wydaje mi się, że Szczecin i KAP Szczecin. Oczywiście Florek, Wrocław. Jak już z kolegami tutaj siedzimy, także fanty. Zabraliście pomysł. No i Samik jeszcze siedzi z nami, także jeszcze Samik jest trzeci. Nie, dobrze, ja nie startuję, bo byście typowali mnie też na podium, więc rozumiem. Tak, tak akurat pierwsza trójka wytypowana jest. Także. Tak, tak. Maciej, Filip, ja może ty nie wspomniałeś też o najlepszym dziobowym u ciebie, no czajniku. No. Tak o TD ciągle gadasz, a to na dziobie. No właśnie. Nie, no to mówiłem wcześniej, że prezes czajnik, także oczywiście, że no, ten trzon zespołu, no, to jest najważniejsza postać, najjaśniejsza. No właśnie. Filip, może ty pójdziesz pod prąd, może ty będziesz miał inne typy. Nie, no właśnie, ja miałem identyczne przed programem, czyli właśnie IKA Przecin, SEJK, którego też byłem kiedyś członkiem, i Wrocław. No i tam będą się dobijać, nie? Tam IKA Gdynia, no tam też będzie walczyć o podium. Ale już pewnie mniejsze ciśnienie, bo już 3 zwycięstwa, no to ile można. Panowie, wybory się zbliżają. Wybory się zbliżają. Politykami bylibyście dobrymi, tak, na pewno. To ja mam pytanie. Ale Sławik, już widać ten ruch. A już to widać ten ruch, ponieważ sport był, a teraz tutaj. Media. Organizacja regat, media. Tak jest. Idzie na radnego. To ja mam. Szczecina. Trzewa. Pozdrawiamy Trzew. Ja mam inne pytanie w tym układzie do was, panowie. Zacznę od Filipa. Pokonanie albo porażka z którą drużyną będzie dla was najbardziej bolesna w tym sezonie? Szczerze mówiąc, bo nie wiem, kto startuje, bo tyle jest tych zespołów i one się wszystkie zmieniły, więc ja nie znam nikogo tam teraz. No nie wszystkie, 4 nowe się pojawiły. No. Ale zmieniły się składy, a tych, co kojarzę, się nie zmieniły, no to nie są Leszcze, więc nie będzie mi wstyd, jak z nimi przegram. Ale no, to się... Kurczę, nie wiem. No dobra, Krzysztof, wy macie jakąś prywatną wojenkę z którymś z zespołów? Wojenki nie. I czemu z Legią? Romantycznie. A, Legia. Romantycznie ze wszystkich nastawień. Legia. Nie, no z nikim nie będzie na pewno przegrane. Ujmą naprawdę sezon bardzo mocny. Trochę tak dziwnie to zabrzmi, ale tak Stawika pokonać byłoby fajnie. No. Kilka razy wygrał to. Jeszcze mieliśmy 2 razy drugie miejsce na remisie punktowym nawet. Jak pływaliśmy pod innymi barwami, więc kiedyś mogłoby się to udać. No. Na przykład z kolegą Maskim Cylupą tutaj za stara, wtedy rewelacyjny sternik. Później zaczął organizować regaty, poszedł w media, tak jak widać. I w narciarstwo też. I Maciej Sapiejka, ostatni w tej kolejce, bardzo prosimy. W kogo celujecie, gdzie macie jakieś prywatne porachunki do wyjaśnienia w tym roku? Prywatnych chyba nie mamy z nikim. Nie? Przynajmniej mam taką nadzieję, że raczej tam jest ze wszystkimi żyjemy w zgodzie. Wszyscy po cichu mówią ta Legia, nikt nie chce tego głośno powiedzieć. Nie?
Nie, no chłopacy z Legii fajną oprawę robią. Bardzo mi się podoba. Grypsy, grypsują chłopaki, to nie ma frajskich akcji tam. Dobra, słuchajcie, czas na trzecią rundę pytań. Przypominam, że to decydująca, decydująca runda. Pogoń jeden punkt i IKP mogą Szczecin być pytania punkt. Za podwójna liczba punktów ostatniej rundy? Zero. Żeby trochę tam przemieszczać. Nie ma takiego, czegoś w regulaminie. Zaczynamy, bo czas leci, już jesteśmy i tak po czasie, więc lecimy z trzecią rundą. Maciek, zaczynaj. Słuchajcie, teraz jest trzecia część, to jest wiedza o lidze żeglarskiej. Zjedliście na niej zęby, pływacie od wielu lat, więc to dla was będzie bułka z masłem. Kto pierwszy zgłasza, ten ma prawo odpowiedzi. Pierwsze pytanie brzmi: jakie miasto w Polsce ma najwięcej zespołów w lidze? IKP Szczecin. Krzysztof. W lidze masz na myśli w Ekstraklasie czy ogólnie? W całej lidze. Które miasto na pewno? Które miasto nie jest miastem, podpowiem, więc prosimy o podanie miasta. Ja się w samej nazwie jest Trójmiasto. Walczysz o punkt. 3, 2, 1. Gdańsk. Warszawa. I tym samym Maciek Sapiejka prowadzi. Drugie pytanie. Doliczyliśmy się chyba 7 zespołów w Warszawie już teraz. Dobrze, drugie no to, pytanie, uwaga. Nie Poręt, to nie Warszawa. Ale mówimy o czysto warszawskich klubach. Mówimy o czysto warszawskich klubach. Uwaga, drugie pytanie. Ile zespołów spadło i awansowało pomiędzy pierwszą a drugą ligą? To jest w ogóle druga liga. 3. Dwa. Czekaj, jeszcze raz pytanie. Pierwszą, drugą. Dobra. Jeszcze mi nie zostało. 15. Ile zespołów. Powtarzam pytanie jeszcze raz. Ile zespołów spadło z pierwszej ligi i awansowało do pierwszej ligi? Z drugiej, oczywiście. Czas start. Czyli sumujemy te, co spadły, z tymi, co awansowały z poprzedniej. Ja się zgłoszę do autora pytania. Nie, eksperta. Nie. 3, 2. Jeden. Trzy zespoły. Zasady ligi są takie, że jeżeli mamy powyżej 12 zespołów w lidze, to 4 zespoły spadają i awansują. Jeżeli mamy poniżej 12 zespołów, to 3 zespoły spadają i awansują. Regulamin Polskiej Ligi Żeglarskiej. Ostatnie pytanie. I to właśnie to było podchwytliwe. Dobra, słuchajcie, ostatnie następne pytanie. Maciek Sapiejka przyjął strategię Catenaccio, bronimy wyniku, więc jest spoko. Uwaga. Widać, że bieda w klubie, to na koszulki tam zbierają. Dobra, pytanie numer 3, decydujące, słuchajcie, skupienie. Jaka jest kara za brak obecności zespołu na motorówce zmian na wezwanie organizatora? Wrocław. Filip. Bolesna punktowa. Ale ile punktów? 2 punkty. Niestety. 1. 3. Jeden punkt. Jest tylko jeden punkt karny za to. To jest najniższa w ogóle kara punktowa z wszystkich, jakie przewiduje regulamin. No i w zasadzie pytanie musiałem to odpowiedzieć, żeby mieć szansę na cokolwiek. No więc uwaga, 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 uwaga. Wielkim zwycięzcą czwartego odcinka Szumu z jedną odpowiedzią. Pogoń i Szczecin, Maciej Sapiejka, brawo. Jeden strzał na bramkę, jeden gol i to jest to właśnie. Najwięcej obrony. Jak piłkarze, ostatnio dużo oglądam. Dzisiaj Liga Maciek. Mistrzów jest także. Najmniej gry w piłkę. No. Maciek, ja nie wiem, czy ty zauważyłeś, że wygrywają poszczególne odcinki zespoły, które w danym odcinku zajęły najwyższe miejsce w lidze w zeszłym roku. Z danego odcinka. Być przypadek. To nie może być przypadek. Słuchajcie. Ostatni będą pierwszymi. Tak było. Słuchajcie, ostatnia część naszego programu, już końcówka. Czy panowie macie do siebie jakieś pytania wzajemne? Może macie jakieś animacje do wyjaśnienia, albo jakieś rzeczy, jakieś coś trzeba wyprać? A ty tak podjudzasz trochę, Maku, wiesz? Nie. Tak podjudzasz, żebyśmy... I my się lubimy, to co mamy się bić. My się wszyscy lubimy, no. Organizator trochę taki, to teraz posypiam. Słuchajcie.
Widzimy się niedługo już na wodzie. Miesiąc, równo miesiąc czasu został do pierwszej rundy Ekstraklasy. Zapraszamy do Sopotu. Zapraszamy już wcześniej RS-y od początku maja w Sopocie. Mam nadzieję, że będzie w tym sezonie fajne ściganie, że będzie super rywalizacja i że naprawdę ta walka o tytuł będzie dużo, dużo ciekawsza niż była w poprzednich latach. No co? Nudziłeś. Skromny, skromny. Proszę, gwiazdy. Wodki skromny. Showkiller. Mówił, że niby źle się czuje, ale pod koniec to... Panowie, ja jestem przekonany, że to będzie zupełnie inny sezon niż był do tej pory, że rzeczywiście będzie dużo ostrzej, dużo fajniej, dużo ciekawiej i będzie się dużo działo. Dziękujemy wam za ten odcinek. Widzimy się niedługo na wodzie. Fajnie było się z wami zobaczyć. Zima była długa, ale mamy już słońce i ciepło za oknem. Widzimy się na wodzie niedługo. Dzięki bardzo. Dziękujemy panowie. Dziękujemy. Dziękuwa. Do zobaczenia. Hej.